W tym nagraniu chciałabym, abyśmy zastanowili się nad tym, czy wszystkie sole mają odczyn obojętny. Otrzymajmy sól. W tym celu weźmy do reakcji równomolową ilość kwasu solnego i wodorotlenku sodu. W wyniku reakcji tych dwóch związków powstanie chlorek sodu i woda. Ta reakcja nazywana jest reakcją zobojętniania, ponieważ w jej wyniku powstaje woda, a woda, jak już wiemy, ma odczyn obojętny. Kwas solny jest mocnym kwasem, więc w roztworze wodnym będzie dysocjował w 100%. W roztworze wodnym nie mamy do czynienia z cząsteczkami kwasu. Mamy tylko do czynienia z jonami, dokładnie z kationem oksoniowym i anionem chlorkowym. Podobnie zasada sodowa. Jest ona mocną zasadą, więc dysocjuje w wodzie w 100%. Więc reakcja wodorotlenku sodu z kwasem solnym w roztworze tak naprawdę przebiega w taki sposób. Mamy jony oksoniowe, aniony chlorkowe, kationy sodu i aniony wodorotlenkowe. Po reakcji w roztworze znajdują się kationy sodu i aniony chlorkowe plus cząsteczki wody. Woda dysocjuje w niewielkim stopniu, dlatego zapisałem ją w postaci cząsteczkowej, a nie zdysocjowanej. Natomiast chlorek sodu dysocjuje w wodzie w 100%. Co więcej, te jony pochodzą zarówno od mocnego kwasu, jak i mocnej zasady. Dlatego też nie będą one w żaden sposób reagowały z wodą. A odczyn soli jest taki jak odczyn wody – obojętny. Zawsze, kiedy sól pochodzi od mocnego kwasu i mocnej zasady, to jej odczyn w wodzie jest obojętny. Przeanalizujmy, jaki będzie odczyn soli powstały w wyniku reakcji kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu. Kwas octowy jest słabym kwasem, więc w roztworze wodnym znajdują się zarówno cząsteczki kwasu, który nie zdysocjował, jak i jony powstałe w wyniku częściowej dysocjacji kwasu. Zasada sodowa natomiast, tak jak poprzednio, całkowicie zdysocjowała. Ponownie w wyniku tej reakcji powstaje woda. Ale czy ponownie odczyn soli będzie obojętny? Octan sodu jest solą pochodzącą od słabego kwasu i mocnej zasady. Sól ta oczywiście dysocjuje w roztworze wodnym, rozpada się na jony sodu i jony octanowe. Powstałe jony znajdują się w otoczeniu cząsteczek wody. Zastanówmy się teraz, czy coś będzie się działo w tym układzie. Kationy sodu pochodzą od mocnej zasady, więc nie będą reagowały z cząsteczkami wody. Aniony octanowe pochodzą od słabego kwasu, więc w środowisku wodnym będą reagowały z wodą. W wyniku czego będzie się odtwarzał słabo dysocjujący kwas octowy. W tej reakcji anion octanowy zachowuje się jak zasada Bronsztedta-Lowrego. Pobiera proton od wody, która w tej reakcji pełni funkcję kwasu. W roztworze powstają jony wodorotlenkowe, przez co roztwór przyjmie odczyn zasadowy. Zawsze, kiedy sól pochodzi od słabego kwasu i mocnej zasady, odczyn tej soli będzie zasadowy. Dzieje się tak, ponieważ aniony pochodzące z dysocjacji elektrolitycznej soli reagują z wodą, w wyniku czego powstają jony wodorotlenkowe odpowiedzialne za odczyn zasadowy. Przeanalizujmy przykład innej soli. Złączmy teraz ze sobą kwas solny i zasadę amonową. W wyniku tej reakcji powstaje chlorek amonu i woda. Chlorek amonu jest solą pochodzącą od mocnego kwasu i słabej zasady. Sól ta bardzo dobrze dysocjuje w roztworze wodnym. W trakcie dysocjacji powstaje kation amonu i anion chlorkowy. Anion chlorkowy pochodzi od mocnego kwasu, więc nie będzie reagował z cząsteczkami wody. Nie jest możliwe odtworzenie mocnego kwasu. Natomiast kation amonu pochodzi od słabej zasady, dlatego też może on reagować z cząsteczkami wody obecnymi w roztworze. W trakcie reakcji kationu amonowego z wodą będzie on oddawał proton cząsteczce wody. Zgodnie z teorią Bronsztedta-Lowrego będzie się on zachowywał jak kwas. Natomiast cząsteczka wody, skoro przyjmuje proton, zachowuje się jak zasada Bronsztedta-Lowrego. W roztworze powstają jony oksoniowe, przez co roztwór soli przyjmuje odczyn kwasowy. Sole pochodzące od mocnych kwasów i słabych zasad będą miały odczyn kwasowy. Dzieje się tak, ponieważ kationy pochodzące z dysocjacji elektrolitycznej soli reagują z wodą, w wyniku czego powstają jony oksoniowe.
Przeanalizujmy jeszcze jeden, ostatni przypadek. Przeanalizujmy sól pochodzącą od słabej zasady i słabego kwasu. Niech tą solą będzie na przykład octan amonu. Sól ta dysocjuje w wodzie, w wyniku czego powstaje kation amonu i anion octanowy. Kation i anion tej soli pochodzi od słabych elektrolitów, w związku z czym oba te jony mogą reagować z cząsteczkami wody, przez co będą się odtwarzały zarówno słaby kwas, jak i słaba zasada. W trakcie reakcji kationu amonu z wodą powstają jony oksoniowe. Natomiast w trakcie reakcji anionu octanowego powstają jony wodorotlenkowe. Jeśli w roztworze są obecne jony oksoniowe i hydroksylowe, to będą one ze sobą reagowały, dając obojętne cząsteczki wody. Jeśli w roztworze będzie przeważać stężenie których z jonów, to wtedy roztwór danej soli będzie miał odczyn lekko zasadowy albo lekko kwasowy. Sole pochodzące od słabych kwasów i słabych zasad będą miały zazwyczaj odczyn obojętny. Dzieje się tak, ponieważ zarówno kationy, jak i aniony pochodzące z dysocjacji elektrolitycznej soli reagują z wodą, w wyniku czego w końcowym efekcie powstają cząsteczki wody. Jednak nie zawsze odczyn soli powstających ze słabych kwasów i słabych zasad jest obojętny. Aby określić odczyn takich soli, trzeba porównać wartości stałych dysocjacji elektrolitycznych kwasu i zasady, które zostały wykorzystane do syntezy soli. Jeśli stała dysocjacja kwasu jest większa niż stała dysocjacja zasady, wtedy roztwór będzie miał odczyn słabokwasowy. Jeśli stałe dysocjacje mają taką samą wartość, to wtedy mamy do czynienia z odczynem obojętnym. Jeśli natomiast stała dysocjacja kwasu jest mniejsza od stałej dysocjacji zasady, wtedy odczyn soli jest słabo zasadowy. Proces, o którym opowiadałam Ci w tym nagraniu, nazywany jest hydrolizą soli. Hydroliza polega na reakcji wody z jonami słabych kwasów lub zasad powstałych podczas dysocjacji elektrolitycznej soli. W pierwszym omawianym przypadku hydroliza nie zachodzi. W drugim przypadku ten typ hydrolizy nazywany jest hydrolizą anionową, ponieważ z wodą reaguje anion pochodzący z dysocjacji soli. W trzecim przypadku mamy do czynienia z hydrolizą kationową. Z cząsteczką wody reagował kation amonu. Natomiast ostatnia reakcja to przykład hydrolizy kationowo-anionowej.